Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. W czwartek 26 sierpnia na stadionie przy Łazienkowskiej zostanie rozegrane rewanżowe spotkanie czwartej rundy eliminacji do Ligi Europy. Legia zmierzy się ze Slavią Praga. Klub z Pragi przed meczem wystosował do swoich kibiców bardzo specyficzny komunikat, w którym pojawiły się m.in. takie wskazówki. Jeśli wybierasz się do stolicy Polski, radzimy zachować dyskrecję. Przestrzegamy przed chodzeniem po mieście w barwach Slawii, śpiewaniem klubowych przyśpiewek i obrażaniem Boga lub papieża. Przypominamy, że na to spotkanie UEFA nałożyła na Legię karę w postaci zamknięcia żylety. A wszystko to za zaprezentowanie patriotycznej oprawy podczas meczu z Dinamem Zagrzeb. Warszawski klub znalazł jednak rozwiązanie i najbardziej fanatyczna trybuna nie będzie tego dnia pusta, ponieważ zasiądą na niej dzieciaki. Klub uzyskał zgodę, aby na najbliższy mecz w ramach rozgrywek UEFA, czyli czwartkowe spotkanie ze Slavią Praga, na trybunie północnej przyjąć zorganizowane grupy dzieci. Czytamy w komunikacie stołecznego klubu. Fanatycy z żylety podczas tego meczu zasiądą na trybunie południowej, podobnie jak to było w meczu ze Steaua Bukareszt w 2013 roku. Na dzień przed meczem profil Nieznani Sprawcy opublikował taki oto wpis. Posłuchajcie. Drodzy kibice, to już jutro. Ostateczna rozgrywka. Brzmi jak nazwa filmu ze Stevenem Seagalem. Coś jak ostatnie pytanie w milionerach. Jak matura, jak randka u was w domu z dupeczką, za którą chodzicie od liceum. Możemy wygrać milion baksów albo zjebać się koncertowo na 40 tysi. Możemy dostać 67%, spełnić marzenia matki i iść na dzienne zarządzanie albo skończyć w samochodówce. Jest szansa, że złapie za luloka albo ucieknie przez balkon po złapaniu za cycunia. Kurwa, no są emocje już teraz. Nie możemy się doczekać, co będzie jutro. O zamkniętej żylecie już nie będziemy pisać. Wszystko wiecie. Wiecie, gdzie jutro jest żyleta? Kurwa, u was w serduszku. Żyleta ma być całym stadionem, a cały stadion żyletą. Nie tam, kurwa, że o, żyleta podobno przeniesiona na południową. Owszem, tam będzie gniazdo i tak dalej. Ale cały stadion ma żyć. Cały stadion ma walczyć o awans. Cały stadion ma napierdalać jak zły. My pozwolimy sobie zaprezentować jutro oprawę. Ze względu na wyjątkowe okoliczności, jutrzejsza prezentacja będzie miała miejsce na trybunie wschodniej. Zwracamy się z prośbą do osób tam zasiadających o kooperację i wyrozumiałość. Do zobaczenia. Legio, napierdalamy. Co powiecie na komunikat klubu z Pragi? Jak podoba wam się rozwiązanie Legii Warszawa na pustą żyletę? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Zachęcamy do udostępniania tego materiału, aby dotarł do jak największej ilości odbiorców. Niezależnie od barw klubowych, zostawcie łapkę w górze pod filmem dla rozwoju kanału, no i zerknijcie w opis filmu, bo tam znajdziecie linki do naszych partnerów, u których z kodem POLISHFANSTV otrzymasz nawet do 20% rabatu. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.